Mili Państwo, dziś Norberta i na to są przysłowia. Jedno całkiem zrozumiałe. Siej na świętego Norberta będzie jęczmienia sterta. I jedno przysłowie całkiem niezrozumiałe. Norbert cztery niedziele po sobie ściele. Ale to nawet lepiej, bo można to przysłowie cytować w każdej sytuacji. To zupełnie tak, jak z urodzinami 6 czerwca. Urodzeni tego dnia powinni kierować się w życiu kolorami mianowicie, jak podaje Internet czerwonym, złotym, kolorem zwanym grynszpan oraz kolorem siarkowym. Rośliną, która będzie ich prowadzić przez życie, jest rumianek. Ich ulubione zwierzę to świerszcz, ulubiony kamień to opal. Najbardziej efektywne zawody dla panów urodzonych 6 czerwca to tapicer, matematyk, elektroenergetyk, a dla pań sekretarka, barmanka i dietetyczka. Tak, tapicer kładący obicie na sofę w kolorze siarkowym, zasłuchany w cykady świerszczy i wąchający rumianek, to jest właśnie cały Norbert. 6 czerwca jest datą z dziejów światowego kina, choć nie dotyczy specjalnie naszego klimatu ani naszych filmowych obyczajów, bowiem to właśnie 6 czerwca 1933 roku uruchomiono pierwsze w historii kino samochodowe w miejscowości Pensoken w stanie New Jersey w USA. Na ten pomysł wpadł Richard Hollingshead, który był jednocześnie szefem sprzedaży w samochodowej firmie własnego ojca, jak i wielkim fanem kina. Pewnego razu wybrał się z matką na wieczorny seans, a ta zaczęła narzekać, jakie to strasznie niewygodne są kinowe fotele. Pomyślał więc, że dobrze byłoby, gdyby każdy mógł oglądać film ze swojego fotela samochodowego. I już zaczął eksperymentować na podjeździe własnego domu, rozpinając ekran na gałęziach drzew. Mr. Hollingshead otrzymał nawet patent na swój wynalazek, który reklamował jako rozrywkę dla całej rodziny pobierał 25 centów od samochodu i drugie 25 centów od każdego siedzącego w nim widza. Pomysł się spodobał i już po wojnie pierwsze kino samochodowe w stanie Nowy Jork oferowało miejsca parkingowe dla 2500 samochodów, a także plac zabaw dla dzieci i restaurację z pełną obsługą. Tu trzeba dodać, że w kinach typu Drive. Czyli samochodowych, pokazywano głównie filmy klasy B, ponieważ widzowie często mniej byli zajęci oglądaniem filmów, za to prowadzili obszerne życie towarzyskie na przednich, a zwłaszcza na tylnych siedzeniach samochodów. I tak w trakcie tych seansów zawiązało się wiele, wiele narzeczeństw, a później związków małżeńskich. Gdyby narzeczonych zapytać, przy jakim filmie wyznawali sobie miłość, pewnie nie byliby w stanie powiedzieć, ale ani ich związek, ani sztuka filmowa bynajmniej na tym nie ucierpiały, z czego cieszy się krytyk filmowy Wiesław Kot.